sznur, a właściwie kąsek sznura, którym są przewiązane habity klarysek i habity franciszkanów. Są tam trzy takie supły. Pierwszy to jest ubóstwo, drugi to jest posłuszeństwo i trzeci to jest czystość. Ja wam powiem, że do bogactwa to się człowiek poradzi przyzwyczaić za jeden dzień, a do ubóstwa nie poradzi się przyzwyczaić przez całe życie. Za moimi plecami jest kościół pod wezwaniem świętego Franciszka i Klary w Tychach. I kto to był święty Franciszek? Ja się myślę, że i święty Franciszek, i święto Klara to nie są wam tak całkiem łopce, ale święty Franciszek zaczął ta swoja krucjata ku świętości od tego, że ustawił całkie bogactwo, które mu było sądzone, bo on pochodził z bogatej rodziny. Wdział se habit, był po bosoku, przewiązał się takim to właśnie sznurem i ja wam powiem, że to był pierwszy ekolog, bo on jest dzisiaj między innymi patronem od ekologii. Bardzo szybko święto Klara, która się wtedy nazywała Chiara po włosku, uciekła od swoich rodziców, od swoich rodzicieli i chciała się przyłączyć do świętego Franciszka. Przedstawcie się, ona jest dzisiaj taką siostrą duchową świętego Franciszka albo cerą, jak inne wolą. Jest patronką, może tego nie wiecie, radia i telewizji. I oby padała, że ona jest też po mojemu patronką emancypacji, bo ta kobieta chciała robić to, co chciała i nie oglądała się na coś innego. Ale co ten kościół? Powiem wam tak, święty Franciszek doznał swojego objawienia, jak klęczał przed krzyżem w San Damiano. To jest bardzo sławny krzyż i Pan Jezusek odezwał się do świętego Franciszka takimi to słowami: odbuduj mój kościół. A że święty Franciszek już nie za bardzo miał tych pieniędzy, wziął od swojego ojca sukiennika pora belów materiału, wtedy materiał był moc drogi, trochę mu wziął tych pieniędzy i zaczął odbudowa tego kościoła w San Damiano. I ten kościół pod wezwaniem świętego Franciszka i świętej Klary jest zbudowany na planie tego krzyża w San Damiano. Tyszanie nazywają te miejsce małym Asyżem, ale twórca tego obiektu, twórca projektu, pan Stanisław Niemczyk, padł, że to jest raczej taka kompilacja wszystkich budowli kościołów i klasztorów franciszkańskich na całym świecie. Ale ten klimat tego miejsca i kolorystyka, one są związane z miejscem, kaj święty Franciszek przebywał, Richtis Asyżem. Kamień to dolomity z kamieniołomu w Libiążu, ale też beton, który jest barwiony na rozmaite beżowe i brunatne barwy, co by jak najbardziej przypominać Umbria i taką kolorystyka z tamtych czasów i z tamtego miejsca, tak jakby my się cofnęli w przeszłość. A pan Stanisław Niemczyk, on jest twórcą nie no tego kościoła, ale też drugiego w Tychach Świętego Ducha, Kajowos jeszcze zaprosza. My go nazywamy tyskim Gaudim, śląskim Gaudim i to jest richtig prawda. On kiedyś powiedział, że rolnik to nie łoże ziemi po skosie, pod jakiś muster, no on łoże ta ziemia po coś. I tak samo budowniczy, zwłaszcza budowli sakralnych, robią to po coś. Sam się nie rozchodzi ani o muster, ani o jakiś
wydźwięk, wystrój. I no oto, co się tam będzie driny działo. Dawni to nawet było tak, że ci twórcy, ci artyści, co oni malowali albo konstruowali rozmaite budowle, to oni się nie śmieli podpisać, bo to była na chwała boską. Oni nie śmieli mieć tej zasługi, no to pan Buczek im to miał wynagrodzić. No zawsze po prawdzie jakoś tam przemycili te swoje miano, albo ta swoja postać, kajsik to umieścili, dajmy na to Pilgram, on się dął swoja twarz w katedrze świętego Stefana we Wiedniu, ale teraz my możemy sławić pana Stanisława Niemczyka i to jest richtig zasługa, że sam możemy oglądać i też przede wszystkim żykać w takim pięknym miejscu. Kamień węgielny, który był poświęcony na to miejsce, bo ja by padała tak, sam to miejsce i ten kościół, to on miał rozmaite koleje. Roz sam był początek, roz sam, roz kaj indzi, ale ja by padała tak, że najważniejszym jest ten kamień węgielny. I tak dla was, co byście wiedzieli, że to nie rozchodzi się o węgiel, no to o taki kamień, który jest na rogu budowli, kaj się opiero cała konstrukcja. A więc kamień węgielny, on był poświęcony w czerwcu roku 1999. Rozmaici święci wywarli duże piętno na ta nasza dzisiejsza obyczajowość. Ja nie wiem, czy wy wiecie, ale to bez świętego Mikołaja my se dowomy gieszynki, a święty Patryk pierwszy zaczął zwoływać dzwonkiem ludzi na modły. Za święty Franciszek pierwszy raz urządził szopka. I to było z 24 na 25 grudnia w roku 1223. Ja myślę, że to była żywo szopka, bo on nie miał jakichś tam figurek, może pod Jezusek był akurat taki z jakiegoś gipsu albo z czegoś. A za moimi plecami jest też żywo szopka. Pierwszy raz urządzili ta szopka w murach dopiero budujących się, a to było w 1999 roku. Dzisiejsza szopka to numer 13, 13 szopka. Słyszycie, że ona jest dość mocno rozbudowana. Mieszkają tam rozmaite stwory. Duchowym przesłaniem świętego Franciszka i świętej Klary jest miłość. Miłość do wszystkiego i do wszystkich. Niech ten ogień, który płonie za moimi plecami, będzie wam przypomnieniem i symbolem tego, co oni nam chcieli powiedzieć.